Janusz Dąbrowski, witaminy i minerały, rozdział o suplementacji odżywiania. Czyta autor: W roku 390, przed naszą erą, Hipokrates, ojciec medycyny, powiedział: Wszystkie choroby przychodzą do człowieka przez usta wraz z pożywieniem. Niech pożywienie będzie dla ciebie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. Potraktujmy to jako motto. W 700 do 1000 kg przetworzonej przemysłowej żywności, którą każdy z nas zjada w ciągu roku, znajduje się około 6 do 8 kg konserwantów, syntetycznych barwników, substancji smakowych i zapachowych, metali, w tym ciężkich, radionuklidów, pestycydów i innych toksyn czyli substancji zdecydowanie niebędących. Składnikami odżywczymi. Charakteryzuje tę obecną współczesną żywność również znaczny niedobór naturalnych witamin, minerałów, błonnika, kwasów tłuszczowych omega-3, bioflawonoidów, antocyjanów i tym podobnych składników koniecznych dla właściwego funkcjonowania organizmu oraz nadmiar soli produktów rafinowanych: cukier, mąka, tłuszcz. Rezultatem spożywania w dłuższym okresie czasu takiej żywności jest stały niedobór niezbędnych substancji odżywczych oraz jej organizmu. Ma to bardzo negatywny wpływ na stan naszego zdrowia. Stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów w uprawie roślin, hormonów i antybiotyków w hodowli zwierząt, wieloletnie uprawy monokulturowe, wyjałowienie gleb Dojrzewanie owoców i warzyw, konserwowanie na promieniowywanie żywności, długie jej przechowywanie, żywność zmutowana genetycznie i tak dalej, dopełniają obraz naszych problemów. Niestety pogłębiamy je jeszcze bardziej poprzez życie w stanie stresu, w zanieczyszczonym środowisku, spożywanie nadmiernych ilości alkoholu, palenie papierosów, przyjmowanie syntetycznych leków. Obecnie nie ma już wątpliwości, że przemysłowo przetwarzana żywność wzbogacana. Substancjami chemicznymi przyczynia się do powstawania chorób cywilizacyjnych, nadwagi, depresji, negatywnych stanów emocjonalnych, np. agresji, myśli samobójczych, bezcenności wielu innych znanych nam problemów. Sposób odżywiania wymaga więc radykalnej zmiany. Mówi się o tym często we wszelkich publikatorach. Powinna to być dieta zawierająca duże ilości warzyw i owoców. Węglowodany złożone, a więc kasze, mąki z pełnego przemiału i produkty nierafinowane z niewielkim dodatkiem produktów pochodzenia zwierzęcego. Badania naukowe dowodzą, że aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmów w składniki odżywcze, nasza dieta, obecna, dzisiejsza dieta powinna zawierać około 100 różnych roślin. Natomiast byłaby zrównoważona, jeżeli w ciągu dnia spożywalibyśmy 1 do 2 do 2,5 kg o warzyw i owoców w kilkunastu dokładnie zaplanowanych posiłkach. Piszę o tym w swojej, piszą o tym w swojej książce ekstrakt z Zielonej Herbaty Lecznicza Moc Siła Polifenoli pani Anna Cieślińska, pan Maciej Kamiński, pani Alicja Lucińska. Wynika to z faktu, że zapotrzebowanie na witaminy, mikro i makroelementy jest obecnie znacznie większe niż 30 czy 50 lat temu z powodu zwiększonych obciążeń organizmu i ubogich w te substancje współcześnie uprawianych roślin. Przyswajanie witamin i minerałów blokuje również obecne w żywności związki toksyczne. Widzimy więc, że pełnowartościowe odżywianie jest w dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe. Zwłaszcza, że przeszkodą są również liczne okoliczności życiowe. Stare nawyki żywieniowe, brak czasu, pośpiech, nieprawidłowo pojmowana własna wygoda i często zwykła niewiedza. Jak mówi doktor nauk medycznych Brygida Adamek z Akademii Śląskiej, w polskich rodzinach dieta jest wybitnie niedoborowa. I właśnie dlatego coraz ważniejszą rolę odgrywa tak zwana suplementacja odżywiania, czyli stosowanie naturalnych preparatów. W postaci skoncentrowanych kompleksów witamin, minerałów, enzymów i podobnych substancji. Kompleksy te, tzw. helaty, są naturalnymi związkami białek lub kwasów tłuszczowych z witaminami, minerałami oraz tak tzw. substancjami sekundarnymi. Dostarczają one komórkom składniki budulcowe, energetyczne i detoksykujące, zwalczają wolne rodniki oraz patogenne mikroorganizmy. Strategią dzisiejszej dietetyki powinno więc być oddziaływanie na elementarnym, czyli komórkowym poziomie organizmu, zaś suplementacja odżywiania na zasadzie odżywia się normalnie, ale braki uzupełnie suplementami, powinna stać się faktem w każdej rodzinie. Z badań naukowych wynika, że mikro i makroelementy zawarte w roślinach są zorganizowane w subtelne i złożone wzorce, utworzone wraz z wieloma innymi substancjami odżywczymi. Są one przyjazne dla organizmu i mają skuteczne, uzdrawiające działanie. Oczywiście nie można ich powielić poza środowiskiem naturalnym. Dlatego, na przykład, witaminy syntetyczne są o wiele mniej skuteczne niż ich naturalne odpowiedniki. Na przykład, 100 mg naturalnej witaminy E ma około 7 razy wyższą skuteczność niż 100 mg witaminy syntetycznej. Chciałbym więc podkreślić, że preparat syntetyczny z pojedynczym, wyekstrahowanym składnikiem nie jest w tym opracowaniu traktowany jako suplement diety. Skuteczność naturalnych suplementów oparta jest również na zjawisku synergizmu, czyli wzajemnym wzmacnianiu działania różnych substancji silniejszym niż suma ich oddzielnych działań. Będzie o tym jeszcze mowa w rozdziale rośliny najstarszych źródeł leków. Kondycja naszego organizmu musi być systematycznie wzmacniana, ponieważ w sposób ciągły generujemy dla niego coraz większe obciążenia. Nie można przekraczać granicy zdolności obronnych i adaptacyjnych bez ryzyka pogorszenia stanu zdrowia i skrócenia życia. Dlatego dożywianie organizmu naturalnymi roślinnymi suplementami jest już dzisiaj nieodzowne. Rozwijający się rynek tych produktów pozwala obecnie na zakup suplementów najwyższej jakości. Często w składzie suplementu pojawiają się nazwy egzotycznych roślin lub nieznanych nam substancji. Więc niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie informacji na ten temat, abyś mógł, szanowny czytelniku, poszerzyć swoją wiedzę i w oparciu o nią dokonywał właściwego wyboru suplementów.